I uciekamy! Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w grze Crusader Kings 3, gdzie jak już zapowiadałem, zagramy sobie wikingami, a dokładnie Ivarem the Boneless, czyli bez kości, czyli coś tam miał chyba nie tak z nogami, ale ten Ivar, jak widzicie, stoi prosto. Kampanię rozpoczynamy w 867 roku i jak mimo mamy bardzo łatwy początek, mimo i startujemy prowadząc dwie wojny na raz. Ale co to dla wikinga? Dla wszystkich fanów Ragnara i jego uśmiechu, jak i sylwetki, niestety Ragnar nie żyje, więc nim nie zagramy sobie, mamy do wyboru tylko i wyłącznie jego synów. Ivara, Bjorna, Ube, Halfdana oraz Sigurda. My znajdujemy się na terytorium The Isles, czyli wysp, czy jakkolwiek to tłumaczyć. No i naszym celem będzie, myślę, że w ramach tej kampanii, podbicie całej Anglii. A czy ona potrwa dłużej, no to sobie to oczywiście zobaczymy. Wszystko będzie zależało od tego, czy gra wam podejdzie. Jak i mój komentarz. Sam Ivar jest postacią ambitną, nieczułą oraz dążącą do zemsty. Ale też jest genialnym strategiem, co by się jak najbardziej nam... Co? Jedna noga? Chyba coś się nam tutaj nie zgadza. Oczywiście jest wikingiem oraz jest szarmancki. Mamy piękną 47-letnią żonę, która jest trochę puszczalska, ambitna, o jednocześnie jest piękna, więc jak najbardziej to nam się tutaj przyda w cechach do dyplomacji. No z taką żoną to ja się wcale nie dziwię, że aż mamy 5 dzieci. Trochę tych dziedziców mamy. A potem przejrzymy, czy są jacyś piękni, urodziwi. No, odziedziczyli po matce. W sumie poprzednio to troszeczkę olałem w serii polską, czyli naszą tutaj wiarę. Jesteśmy wiary oczywiście nordyckiej. I co my tutaj mamy za grzechy? No, ucieczka jest niedozwolona. Wybaczanie jest grzechem, jak najbardziej. Nie będziemy wybaczali w tej serii w ogóle. Czczenie przodków, składanie ofiar ze zwierząt oraz... Warmunger, brzmi dość bojowo. Co my tutaj jeszcze mamy? Możemy w takich rzeczy zmariażyć, możemy posiadać jedną żonę oraz do 3 konkubin. Podoba mi się ta wiara. No tak, owce, kozy, inne zwierzęta są zakazane. Nie róbcie tego. Oraz dozwolone jest posiadanie mariaży poprzez księży. Myślę, że nasz styl życia oprzemy tak czy siak na wojaczce oraz na tym, żeby tutaj cały czas rosł nasz authority focus, żeby nas się jeszcze bardziej bali. Bo tutaj ten skill dread, o którym też nie wspominałem w sumie w poprzedniej serii polską, jest bardzo ważny, żeby kontrolować naszych wasali poprzez ich terroryzowanie. Więc jak najbardziej myślę, że Ivar będzie takim właśnie władcą, który będzie terroryzował całą okolicę. Co prawda jeszcze nie wiem, jaką chcę mieć spuściznę rodową, ale myślę, że raczej oprzemy się tutaj na walce. Już wam pokazuję mniej więcej, jak tutaj to wygląda. Tym bardziej, że mamy tutaj koszty Cassius Belli zmniejszone o 20%, zwiększone zdolności szermiercze i przyspieszone w ogóle też rozwój naszego stylu życia o 10%. W sumie nie jest to jakoś dużo, ale też mamy jakiś specjalny rodzaj gwardii, którą byśmy mogli wykorzystać. Co prawda planuję niedługo wam zrobić osobne odcinki poradnikowe, gdzie to wszystko sobie wam pokażę dokładnie, więc jeżeli sami gracie i macie tutaj jakieś dla mnie porady, napiszcie mi, którą drogę byście wyposzli. Wasali my chyba nie mamy za dużo, więc jeszcze się tutaj powstrzymam z tym wszystkim. Wojsk mamy naprawdę sporo, praktycznie 6 tysięcy w tym momencie. Nasza rada, no, mogłaby być troszeczkę lepsza, ale też nie jest najgorsza. Naszym biskupem, że tak powiem, jest ta kobieta. Kobieta. Jest tutaj. No dobra, trochę roboty będziemy mieli. Musimy na pewno poprawić relację z mistrzem szpiegów, bo... Ona chyba coś do mnie ma. Ten sztylet dość dziwnie trzyma. A właśnie, a jakie my mamy prawa dziedziczenia? Oh my god. Tytuły są równo dzielone na wszystkie moje dzieci. Wszystkie. Wszystkie.
Ale o co chodzi z tą elekcją jakiegoś tam królestwa Alby, gdziekolwiek to jest? Halo? Halo? I zobaczcie, mam informację, że tracę aż tyle tytułów podczas sukcesji, co wcale mnie nie zadowala. Coś czuję, że będzie trzeba wyrżnąć dziedziców. A, Alba to Szkocja. Nie wiedziałem, że tak się to nazywało. No to sobie trochę utrudnili nazwę. A w sumie to jeszcze nawet nie sprawdziłem, o co ja mam te wojny. Inwazja synów Lodbrooka na wschodnią Anglię. Okej. Okay. Oraz inwazja synów Lodbrooka na Lothain, gdziekolwiek to jest. To jest chyba to królestwo. Northumbria. Wojny zaczynamy od udowodnienia, kto jest największym przekoksem w okolicy. Atakujemy tego typa tutaj, ale raczej wątpię, żeby był lepszym strategiem od nas. O, już pięknie złapaliśmy. Idealnie. Tylko część jego wojsk. No i może udam się po kolei je robić. Czemu nie dołączają? To jest takie dość dziwne. Po kolei będziemy niszczyć wszystkie ich siły. Albo niestety nie uda nam się chyba po kolei. Teraz zaczyna się wielka gonitwa wikingowa. Uwaga imperialiści, wraz z Enebą przygotowaliśmy dla was konkurs, którym do wygrania jest jedna kopia Crusader Kings 3. Konkurs trwa do końca tego miesiąca, co prawda to jest długi czas, ale Anusz, jeżeli wygracie, przekażecie swoją kopię drugiej połówce. Jak zwykle macie 7 sposobów na dołączenie, im więcej z nich wykonacie, tym macie większe szanse na zwycięstwo. Linki w opisie. Serio, ja nie ogarniam tego, kto tu z kim walczy w tej Anglii. Kto tu jest czyim przeciwnikiem, tu się wszystko z wszystkim walczy. Nie wiem, czemu to dali jako prosty start, no ale naprawdę, coś tu jest bardzo, bardzo nie tak. W sumie weźmy tutaj moje wojska, pomóżmy, bo widzę, że tutaj nadchodzi jakaś bardzo groźna armia. Albo i nie, nadchodzi. Ja tutaj więcej łażę i walczę z innymi wikingami, niż walczę z kimś innym. Bo zobacz, co to za bitwa, skąd się to w ogóle tutaj wydarzyło? W sumie to dobre pytanie, czy ja z każdej bitwy dostaję aż tyle prestiżu? No tutaj tak jakoś malutko, a tutaj mój Eir chce mieć żonę. Kiedyś mu jej poszukamy. Może po... Freya. No i pierwsza wojna za nami. Możemy sobie zażądać... O, tych północnych ziem. To tak nawet nie za dużo, Enforce Dement. Nasza piękna wygrana. Ej, czemu tutaj jakieś królestwo ktoś sobie postawił po drodze? Wiesz, że masz przerąbane. Ale jesteś stary, to umrzesz. Trochę to gorzej wygląda z Mercją. Wygląda na to, że zostaliśmy sami. Halo, gdzie są pozostali synowie Lodbrooka? Patrzcie, złapaliśmy tego króla Northundri i możemy mu zrobić orła. Pamiętacie, co to był orzeń? Znaczy te krwawe skrzydła albo krwawy orzeł. Jakoś tak. Nie no. Boże, ta scena mi się będzie chyba do końca życia śniła. No nic, zakończyliśmy tą wojnę, to może lećmy teraz tutaj do Królestwa Mercy. Czy Mercy? Chyba Mercy, co się wymawiało. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj coś dalej zrobić. Niepotrzebnie był ten konflikt tutaj z Jarlem Jurwikiem, tak naprawdę dla nas. No ale był mi wrogiem. Ile ja mam domen do przekazania? Teraz człowieku, bądź mądry. Co zostawić, co zatrzymać? Oblegamy stolicę Mercy, zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Też widzę, że są też tutaj armie angielskie. A tutaj jest armia Mercy, ale ona się wycofuje. W sumie to jak głupi jestem, ja przecież tę ziemię mogę rozdać moim synom, córkom i tak dalej chyba. Albo córkom nie mogę nic dać? Halo? Mogę coś ci dać? Halo, córeczko? Bo ty już sobie męża znalazłaś. Jarla... Czego? Halo? Bogato wyszła. No dobra, córeczka nic nie zostanie, ale może reszta. Ale paradoks się wycwanił. Muszę przekazać synowi ten tytuł, który i tak by odziedziczył w pierwszej kolejności i dopiero potem mogę dawać cokolwiek dalej. No to przekażemy mu te 3 prowincje. To są najlepsze, jakie mogę tak naprawdę dać. I następnie dajmy... mojemu drugiemu synowi kolejne terytoria. No a ci młodsi muszą poczekać na lepsze czasy, aż coś więcej podbije. No, moja wycieczka na południe trochę się dla nas źle skończyła, więc jak żeby to powiedzieć, uciekamy. Ej, na filmie było to bardziej epickie. I od razu Eira straciłem, no co za życie. No, raczej ta walka, jak zostaliśmy sami, nie jest do wygrania, więc się poddam.
stracę trochę prestiżu. No ale tak czy siak północne terytoria zostały przez nas zdobyte. Okazało się, że moja doradczyni umarła, a ta kolejna od szpiegów, zobaczcie, ta ma lepszą minę. Chociaż też dziwnie trzyma nóż. Oczywiście nie byłby to odcinek o wikingach, gdybyśmy nie zaczęli rajdować czegoś naszą armią. I skierujmy się tutaj... O, na te wybrzeże. Wiem. Serio? Już mnie zrajdowali? Oto, pójmy do Brytanii, tutaj chyba też było dość sporo tych pieniędzy kiedyś. Chociaż we Francji jest ich chyba więcej, to lećmy tutaj. No i proszę, rajdujemy sobie prowincję, musimy tutaj wytrzymać określoną liczbę dni, żeby zgarnąć ten soczysty lud z tej prowincji. I uciekamy! Któż by się spodziewał francuskiej armii? Ale jednocześnie bardzo często rajdując prowincję, mamy właśnie taki event, który może spowodować, że ludzi, których złapiemy, zamieniamy na niewolników. To powoduje, że nasza stolica obecna, czyli w tym przypadku o ta tutaj, zacznie jej rosnąć development. Tylko, że mnie zrajdowali i tak mojego developmentu też tutaj nie macie. Boże, jak się graniczy z wikingami, najgorsze jest to, że będą mi wszystko tutaj palili. Tak czy siak. No będzie rosnął mi development w mojej stolicy. Możemy też brać więcej pieniędzy, więcej prestiżu, albo w ogóle powiedzieć, że wzięliśmy wszyscy za dużo. Jasne. No ale ja myślę, że o, tak sobie zrobimy, żeby zwiększał się development moich prowincji, a tutaj uciekamy. A o tym, czy uciekliśmy, jak tutaj potoczą się nasze dalsze losy, czy podbijemy całą Anglię dla siebie, czy wszystko tutaj zakończy się sromotną porażką. No, przekonacie się w kolejnym odcinku.